Cześć, jestem Olga. A ja jestem Magda i prowadzimy dla Was kanał psychologiczny. Wybór szkoły średniej to gorący temat, więc u nas będzie gorąco. Dlatego zaprosiłyśmy dla Was dyrektorkę Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, Edytę Plich. Edyta, przeczytałam ostatnio w artykule, który napisałaś, taką właściwie bardzo smutną rzecz, że polscy licealiści są najmniej szczęśliwymi licealistami w Europie według międzynarodowych badań. Jakby why? Brzmi to strasznie, ale rzeczywiście tak jest. Polscy licealiści nie lubią szkoły, nie lubią nauczycieli, nie lubią siebie, nie akceptują tej sytuacji. Czują się zmęczeni tym, co się dzieje na co dzień, zestresowani na pewno i nie zawsze mają poczucie sensu tego, co robią. Gonią, pędzą, żeby w ósmej klasie dostać się do najlepszej szkoły, bo wszyscy chcą do najlepszej. Czytają rankingi i to jest taki główny punkt, do którego wszyscy ruszają. Ogromne spięcie wśród rodziców, uczniów w siódmej, ósmej klasie, a potem, kiedy już w tej szkole są, okazuje się, że nie dotknęli nieba, tylko bardzo często no jest ciężko. Po prostu. Tak poczułam ten ciężar i tak myślę, jako mama dziewczynki w siódmej klasie, co zrobić, żeby temu dziecku pomóc, żeby pomóc mu dobrze wybrać. I właśnie, kto ma tą szkołę wybierać? Czy dziecko? Czy my jako rodzice? No i to już jest duże dziecko, więc niedobrze byłoby za kogoś wybierać. Co więcej, czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś się bardzo źle w jakiejś szkole czuje i wykrzykuje rodzicom, to ty kazałaś mi tam pójść, więc na pewno nie ma sensu. Myślę, że też nie sposób oddać tej decyzji dziecku, no bo ono nie ma takiego doświadczenia, nie ma wiedzy i chętnie pójdzie tam, gdzie najbliższa koleżanka, albo niektórzy kierują się lokalizacją atrakcyjną, albo innymi dosyć emocjonalnymi przesłankami, więc myślę, że taka narada rodzinna jest potrzebna. Trochę trzeba po pierwsze wziąć pod uwagę to, jakie jest nasze dziecko, tak? Czym się interesuje, jakim jest człowiekiem, czy jest wrażliwym, czy potrzebuje społeczności typu 17 klas pierwszych, czy raczej mała społeczność potrzebna. Na ile chcemy długo jechać do szkoły, bo są dzieci, które wymarzą sobie jakąś szkołę, nie wiem, klasę filmową, prawną, czy po prostu świetny matfiz w daleko położonej szkole i one są w stanie dojechać, prawda, 40 minut czy godzinę, a inne, jak większość nastolatków, chcę chociaż trochę pospać, to znaczy dla nich 10 godzin i wstawanie do szkoły na 8, a w rezultacie czasami są zerówki, czyli na 7.15 oznacza, że 5.40 należałoby wstać, żeby do tak daleko położonej szkoły jechać. A więc też nie, lokalizacja bardzo ważna. Środowisko, atmosfera, presja, są dzieci, które źle to znoszą, inne doskonale, tak? Gdzieś czują, lubią się ścigać, w tym odnajdują się najlepiej, no ale coś, co moim zdaniem jest istotne, to znaczy jakaś specjalizacja szkoły. To znaczy szkoła jest dobra w czymś, tak? Ma tam świetnych fizyków, nauczycieli, którzy są mocni, którzy dobrze uczą, którzy potrafią zafascynować przedmiotem. Jeśli szukamy właśnie matfizu albo dziecko interesuje się grafiką i wiemy, że w ogóle lubi rysować, malować, to fajnie znaleźć taką szkołę, w którym wiemy, że są specjaliści i to jest ten wyznacznik. Czyli gdzie szukać, w jaki sposób tych rzetelnych informacji? No, rzeczywiście jest tak, że szkoły państwowe jakoś nie starają się tą informację rozsyłać na różne sposoby. Strona internetowa, jak wiemy, niesie wszystko. Wszelkiego rodzaju grupy, czy facebookowe, czy takie, w których młodzież wymienia informacje na pytanie: hej, co sądzicie o, prawda, Hoffmanowej? Ktoś mówi, jest spoko. Nie jest to też opinia, którą możemy uznać za wystarczającą. Moim zdaniem poczta pantoflowa jest najlepsza. To znaczy, oczywiście, można iść na takie spotkanie otwarte, które organizuje szkoła, ale nie tylko słuchać pani dyrektor, której wizja jest szalenie istotna i pokazuje trochę, na ile szkoła jest miejscem, w którym, jak niektórzy mówią dyrektorzy, tu się uczymy, nigdzie nie wychodzimy, czyli dla niektórych rodziców jest to informacja prawie więzienia, dla niektórych świetnie, wreszcie ktoś zadba o czas w szkole, bo naprawdę różne mamy potrzeby i różnie czytamy te informacje, ale też i rozmowę z uczniami, którzy są na takich spotkaniach i poprzez znajomych znajdowanie uczniów i pytanie, jacy są najlepsi nauczyciele, z którego przedmiotu najchętniej znają maturę i czy na przykład w matfizie jest świetny matematyk i fizyk. Wiemy, że dzisiejsza jakby koncepcja liceum jest daleka od tej, która istniała w czasach rodziców. Myśleliśmy, w większości szliśmy do liceum ogólnokształcącym, gdzie wszyscy uczyliśmy się różnych przedmiotów i coś rozszerzaliśmy. Teraz różnica między przedmiotem na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest ogromna i jeśli ktoś zdecyduje się pójść do klasy biochem w pierwszej klasie i w trzeciej klasie pomyślałby, a może jednak fizyka,
to jest już bardzo późno. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale jest to mało czasu na to, żeby nadrobić przedmiot, bo ciągle polska matura jest szalenie encyklopedyczna, przepytująca, oznacza, że trzeba bardzo dużo zrobić. I de facto uczniowie wybierają, idąc do 8 klasy, przedmioty maturalne. Więc decyzja jest bardzo ważna, aby zbadać, czy profil szkoły, którą chcemy wybrać, i pomysł na ten profil jest dobry. I moim zdaniem kluczem są dobrzy nauczyciele, ale też i sposób, w jaki sposób są uczniowie traktowani, co jest w szkole najważniejsze, co jest najciekawsze dla bardzo wielu młodych ludzi. Życie społeczne jest ważne, tak? Takie środowisko, festiwale teatralne, noce filmowe. Są szkoły, w których się dzieje. I nie sposób z nimi rozmawiając tego się nie dowiedzieć, więc warto z nimi rozmawiać. Ale tak sobie myślę, jaka to jest ważna decyzja w wieku 14 czy 15 lat, mhm. wiedzieć już, co mniej więcej będzie dziecko tak. chciało zdawać na maturze. Zważywszy, że nikt je wcześniej o to nie pyta, prawda? Mhm. No bo wszyscy uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów i jakby w takiej samej dawce, bez względu na to, czy są sportowcami, czy mają umiejętności interpersonalne, czy są świetni z fizyki, czy po prostu znakomicie śpiewają, oni muszą wszyscy tych przedmiotów się uczy. Najlepiej, żeby mieli najlepszy ocen, czyli biało-czerwony pasek, czyli bardzo dobre ze wszystkiego, a następnie mają wybrać, z czego będą zdawać maturę i nie mogli tego poćwiczyć. Jak wiemy, ta decyzja też jest silnie uzależniona i badania pokazują skorelowania z dobrym nauczycielem. Tak? Niejednokrotnie tak jest. Ja miałam taką sytuację, jak byłam dyrektorką liceum, że przyszłam do jednej z klas i powiedziałam, jakich gości wam zaprosić, żebyście pomyślały, na jakie studia chcecie pójść. I wtedy połowa klasy mówi, my chcemy iść na historię sztuki. Ja mówię, nie, macie znakomitego nauczyciela historii sztuki, to są cudowne lekcje, ale wy po prostu się tym interesujecie, to nie będzie pewnie wasz zawód, tylko hobby. I to odróżnienie jest ważne, ale żeby się czegokolwiek przekonać, trzeba próbować, tak? Trzeba eksperymentować, trzeba dotykać. I dlatego bardzo często namawiamy tych uczniów, którzy są dobrzy, z czegoś zdolni, do udziału w wszelkiego rodzaju inicjatywach typu konkursy, nie tylko po to, żeby wybrać i być laureatem, bo nie wszyscy mogą, te konkursy są bardzo zaawansowane, ale wszelkiego rodzaju kółka, domy kultury, żeby eksplorować swoje zainteresowania, no bo na tym w ogóle można wszystko zbudować. No to mamy już po pierwsze, że decyzję podejmujemy wspólnie, czyli włączamy dziecko, czy też tak. dziecko włącza rodziców tak. w to, żeby rzeczywiście zebrać odpowiednie informacje. Poczta pantoflowa, nie jest to na pewno proste. No i teraz kryteria. Już wspominałaś o lokalizacji, bo na przykład no, czasem nie myślimy o tym i wybieramy liceum, które jest na drugim końcu miasta i dziecko spędza w komunikacji miejskiej, nie wiem, 2 godziny dziennie. Więc jakby pierwszym kryterium, czy może nie pierwszym, ale jednym, że powinna być jednak lokalizacja. Ale co jeszcze? No bo głównie słyszę o rankingach. Tak, to prawda. Większość osób uważa, że to jest najważniejsze, a to jest tylko punkt orientacyjny. Po pierwsze, trochę pozwala nam pokazać, jakie są szkoły w okolicy, w mieście, bo w tak dużych miastach jak Warszawa, gdzie tych szkół jest 150, no to naprawdę trudno się zorientować, ale powinniśmy potraktować to tylko i wyłącznie jako punkt orientacyjny. Po pierwsze, jakie szkoły mamy w okolicy, w czym się specjalizują, jakie mają profile. Drugą rzeczą jest rzeczywiście najlepsi nauczyciele i specjalizacja konkretnego przedmiotu. Trzecią, to, co jest trudem i podstawą, czyli presja. Wielu uczniów bardzo dobrych, z świetnymi ocenami, z szkoły podstawowej trafia do liceów, w których nagle dostają same jedynki. Nie dlatego, że się nie uczą, przestali to robić, ale pomysł szkoły jest taki, żeby w pierwszą klasę bardzo mocno przeprowadzić uczniów i kartkówki, klasówki na bardzo wysokim poziomie, z ogromną jakby deficytem czasu, nawet jeśli uczeń umie, nie radzi sobie z tym. Niewiele osób to unosi. I wtedy zaczynają się depresje, cięcia się, rzeczy, których jeżeli popatrzymy na ranking szkół w wielu miastach, widzimy, że te szkoły, które są bardzo wysoko, mają też ogromne ciśnienie, są też niestety bardzo opresyjne i wielu z tych uczniów ma problemy właśnie psychologiczne. No, te pały i dwójki ja znam. Mój syn właśnie poszedł do szkoły z tej topowej piątki warszawskiej. I cierpimy. I potem nie wiadomo, ja tu mówię do was, rodzice przyszłych licealistów, że to jest bardzo ważna decyzja, bo potem może się okazać, że w szkołach społecznych, czy też innych, które by były dla dziecka lepsze i lżejsze, nie ma miejsc i pojawia się problem. Czy ósma klasa, tak naprawdę koniec ósmej klasy, to jest moment, żeby się rozglądać
za szkołą średnią dla dziecka, czy powinniśmy to robić, nie wiem, w szóstej, w siódmej, o, w siódmej. Tak, tak. Właśnie, może ja już powinnam. Myślę, że nie ma co szaleć, ale w przypadku siódmoklasistów na koniec roku myślę, że warto mieć pewną wizję dotyczącą tego, czy chcemy, żeby dziecko zdawało choćby do szkół społecznych, czy tylko państwowych, dlatego że rekrutacja do szkół państwowych teoretycznie zaczyna się w maju, dostajemy specjalny numer, wchodzimy w system, no ale wcześniej te szkoły trzeba obejrzeć i wiedzieć, jakie mają wymagania, bo choćby klasy językowe, klasy zero wymagają specjalnego egzaminu predyspozycji językowych bądź kompetencji językowych. No ale jeśli myślimy o szkołach społecznych, to niektóre z nich nie tylko organizują już od początku roku, październiku, listopadzie są dni otwarte, ale organizują kursy, egzaminy od lutego. Co oznacza, że jeżeli ktoś pomyśli w lutym, może będziemy zdawać do szkoły X, rekrutacja już się toczy. I niejednokrotnie spotykam takich rodziców, którzy słyszeli o dobrej szkole i nie wiedzą też, że jest ona zupełnie inna. Tak? Do szkół społecznych chociażby mamy rozmowy rekrutacyjne. Tu spotyka się kandydat z dyrekcją, często z nauczycielami. Rodzaj autoprezentacji, przygotowania jakiegoś bardzo konkretnego tematu albo informacji o konkretnej książce, więc musi być na to czas. Trudniejsze często egzaminy z matematyki, polskiego czy języka i do nich też trzeba się przygotować. No i wiele osób, które myśli o konkretnych szkołach czy konkretnych klasach w szkołach państwowych, jak ma taką wizję w siódmej klasie, dlaczego chcemy i co nas pociąga w tej szkole, no to też może pomyśleć, czy właśnie mamy ochotę na jakąś taką ustawiczną pracę i systematyczną, ale właśnie nie stresującą dla dziecka, a nie dowiadujemy się, że egzamin jest za 5 tygodni i dziecko dostaje jakieś mocne lekcje, w której jest okropnie zestresowane, bo w szkole się też dużo dzieje, musi walczyć o oceny, a więc tak naprawdę ci ósmoklasiści są ledwo żywi. Po prostu. A o co pytać na spotkaniach, jak już jesteśmy nawet na tym jednym, tak, jest tylko pani dyrektor czy pan dyrektor, to o co pytać? Ja myślę, że tak naprawdę zależy to od tego, jakie mamy dziecko. Tak? Są jakby wielu rodziców sportowców, dlatego że nie ma wielu bardzo dobrych szkół, a mamy wiele dzieci, które naprawdę uwielbia sport i to są tak różne dyscypliny sportu, które byłyby bardzo dobre sportowo i świetne, jeżeli chodzi o naukę i wyniki. Dlatego warto pytać, jeśli ktoś ma specjalne zainteresowanie, nie wiem, właśnie jeździ na nartach, gra w tenisa albo ma jakieś wyjazdy związane ze swoim hobby, czy jest to dopuszczalne, bo są szkoły, które za nieobecność stawiają jedynki i świetny uczeń potem boryka się, prawda, z nieobecnościami. A więc pytać o te rzeczy, które dotyczą naszego dziecka. Druga rzecz, no właśnie dotycząca tego środowiska, tego w jaki sposób jest organizowany czas w szkole. Jeżeli uważamy, że taki harcerski typ, to tak nazwę, różnego rodzaju wyjazdów, wycieczek górskich, to wszystko się toczy w szkole i nam to się podoba, to pytamy, czy szkoła ma taki zwyczaj, czy raczej nie. Bardzo wielu rodziców wyczulonych jest na kwestie języków obcych, na jakim są poziomie, tak? Czy są klasy dwujęzyczne, i czy wielu uczniów zdaje potem takie egzaminy, bo chce zdawać, jakby coraz częściej rośnie ilość osób zainteresowanych uczelniami zagranicznymi, więc język jest szalenie istotny. Tak? No i o te przedmioty kluczowe. Tak? Kto uczy? Można potem poszukać w internecie, tak? Czy klasę architektoniczną, która szumnie się nazywa i wspaniale, kto będzie prowadził, jak ona jest zorganizowana. Czyli pytajmy o to, co nas naprawdę interesuje, ale myślę, że jeszcze lepszym źródłem informacji są właśnie uczniowie klas młodszych, bo oni wiedzą, jaka jest rzeczywistość, a nie tylko deklaracja, bo jedną rzeczą jest deklaracja, a druga po prostu rzeczywistość. Tak słucham i sobie myślę, że to jest trudny moment. Tak, ciężko. Dokładnie, ciężko. Nie, bardziej z takiej perspektywy też no, i matki, ale też byłej uczennicy liceum. I nie będę się może chwalić, ile mam lat, natomiast w liceum byłam bardzo dawno i mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. Oprócz tego, że dzisiaj licealiści nie muszą się już rosyjskiego uczyć. I to jest naprawdę smutne. I no i jakby jeszcze biorąc pod uwagę wyniki badań, że nasi licealiści są najnieszczęśliwsi w Europie, no to składa mi się jednak na taką ciężką atmosferę. Tak, znaczy rzeczywiście statystyka jest trudna. Mamy też popandemiczny problem taki z odnalezieniem się młodych ludzi. Pewnie wszystko, co dookoła się dzieje politycznie, wojna, to są rzeczy, które na nich wpływają. My czasami myśląc o tym, że chcemy ich uświadomić ekologicznie, trochę zapominamy o tym, że rzucamy im to i oni mają trochę inną głowę, nie mają tych filtrów i to jest dużo. Potem mówimy, jak ważny jest wybór liceum, jeśli źle wybierzesz to co. Chcę powiedzieć, to nic, dlatego że nie ma najlepszych szkół. Nie ma takich szkół, w których dzieci są szczęśliwe, takie, które są średnio szczęśliwe i w których są mniej szczęśliwe.
to jest pytanie właśnie, czy spotka się odpowiednich ludzi, bo relacje w edukacji, choć tak dużo się o tym nie mówi, są szalenie ważne, czyli takiego cudownego profesora od czegoś. Spotka się przyjaciół na całe życie. Mój mąż od czasów liceum jeździ na żagle co roku ze swoimi kolesiami, tak? Patrzę na mojego syna, który skończył liceum i do dziś to jest jakby niezwykła paczka przyjaciół. Naprawdę są to rzeczy, które są poza wiedzą bardzo ważne i one są nieprzewidywalne, tak? To jest kwestia szczęścia i wielu młodych ludzi naprawdę w szkole odnajduje się dobrze. System źle działa, tak? Jest skomplikowany, męczący, nastawiony, nie wiem, na takie ćwiczenie i na pewno to niedobrze. Wiele szkół, nie tylko jakby prywatnych, społecznych, ale państwowych, próbuje z tego wyjść, tak? Budować takie oazy, miejsca, w których mówimy, zdobywacie wiedzę, ale chcemy, żebyście myśleli krytycznie. Nie napakujemy wam do głowy, bo po co, tak? Tylko spróbujemy wam pokazać, gdzie szukać i jak to oceniać. A więc naprawdę szukajmy takich ludzi mądrych, którzy nas oczarują i pokazujmy to naszym dzieciom. Użyłaś takiego sformułowania, myślenie krytyczne. To mam takie ostatnie pytanie. Tak, właśnie tak czytam to pytanie. W jakie umiejętności w takim razie powinna wyposażyć szkoła takie dziecko? Tak pójdźmy za marzeniami. Tak, tak. Ja myślę, że jak myślimy o ludziach, którzy idą w świat, idą na studia i są naprawdę samodzielni, to istotą jest to, żeby właśnie byli samodzielni, żeby myśleli krytycznie, czyli nie tylko mieli wiedzę w głowie napakowaną, ale potrafili z niej korzystać. Myślę, że potrzebna jest też otwartość. Ale oprócz tego, co mówimy o kompetencjach przyszłości, czyli umiejętnościach cyfrowych, językach, to są oczywiście ważne rzeczy. Ja myślę, że brakuje też rzeczy podstawowych, czyli odpowiedzialności i też samodzielności w takim sensie zaangażowania w swoje życie. Bardzo często jesteśmy takimi rodzicami carvingowymi, czyli z tą miotełką, prawda, rozgrzewamy, albo inaczej zwane rodzice helikoptery, czyli próbujemy cały czas tą sytuację chronić. Nie tylko chronić oczywiście, ale też budować dziecku i pokazywać, co ono powinno, jak należy, wożąc je na różne zajęcia. I jak mówi Miłosz Brzeziński, te dzieci przesadnie zaopiekowane mają gorzej niż te niezaopiekowane. Więc myślę, że warto, aby trochę dać dzieciom samodzielności, zaufać je, ale uczyć je po prostu samodzielności i szacunku, które w szkole też jest przekazywane. Jeden z takich tekstów, który pamiętam jeszcze ze czasów, kiedy uczyłam w szkole Żeromskiego o tym, że inteligent to nie tylko człowiek, który ma wiedzę, ale jest zaangażowany społecznie, to jest dla mnie też taka cecha, którą młodzi ludzie powinni wynosić ze szkoły. To jest miejsce, w którym oni nie powinni uczyć się oddzielnie, każdy zdobywać wiedzę i, prawda, ścigać się na klasóweczkach i liczyć, że będzie miał wysoki wynik na maturze, ale ich zaangażowanie sprawi, że będą po prostu brać udział w wolontariatach, pracować w grupach, bo to jest potrzebne w ich przyszłości, jak wiemy. Mamy takie często wrażenie, że nasze dziecko osiągnęło jakiś wynik, ale zapominamy, że proces jest ważny, tak? To w jaki sposób ono się uczy. Jeżeli ono się dobrze gdzieś czuje, to ma motywację. One sobie znajdzie mnóstwo rzeczy na YouTubie, w internecie. My nie potrzebujemy im pokazywać palcem wiedzy, bo już nie mamy tylko podręczników. To już było. Teraz jest tak, że mają się uczyć całe życie, a więc spróbujmy im dać i pozwolić być szczęśliwymi, zadowolonymi, bo z tego się nic nie da, niczego się nie da nauczyć. Ja mam taką zasadę, że doceniam wysiłek, a nie efekt, bo szczególnie w niektórych państwowych liceach efekt nie jest spójny z włożonym wysiłkiem. Czyli podsumowując, szkołę wybieramy wspólnie z dzieckiem, bo to jest miejsce, gdzie ono będzie się uczyć, chodzić codziennie i będzie miało szansę się rozwijać. Za to zabieramy się o wiele wcześniej niż w czerwcu w 8 klasie. Chodzimy do szkół, pytamy, nie bójmy się pytać. I jednocześnie dajmy dziecku też dużo wolności, tak żeby samo podejmowało decyzje w przyszłości, było odpowiedzialne za siebie i nie powiedziało nam później: nie lubię mojej szkoły, bo to ty mi ją wybrałaś. I subskrybujcie nasz kanał.